Znaczy, no, ładnie będzie wyglądał, ale w porę ty go nie puścisz. Nie, no nie? To jest tylko dobryczki na wesele. Dzień dobry państwu. Dobryczki? Dobryczki, Kazik, dobryczki będzie. Mój Boże, co ty nie ma? Takim grzmotem dobryczka taka? No właśnie, mówię, żeby wesela wozić. Ten będzie, żeby wesela wozić. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ładny, no co ty? Wszystko chodzi, wszystko już. A już jest na chodzie, nie? Tylko nie, nie? Na chodzie. No. Ale zobaczy pan, bo tutaj jest. No. Wsiądzie pan do środka. Pokaż ten odblask. Teraz zobaczymy. Ja, czy on jest taki rzeczywiście. Ja to, ale wszystko ma. Wszystko ma, patrz. Tu ma, a tu ma, a tu nie będzie palił, ale tu wszystko ma. O, to ma wszystko, hamulce, wszystko już, jakby nie było. Ale żółwia też ma chyba, no ma. Ma, to wszystko było rozebrane, ten ciągnik był przecież mak rozebrany. No, ma, słyszysz, o. No rzeczywiście, że tak. To tak samo jak nasz był, nie? No, ale ty widział, biegi letko, o właśnie, widzisz? I trzeba to tu u siebie tak zrobić, skrzynię biegów, mm-hmm. żeby tak wyglądał. No, tak widzi żeby pan wyglądał u ciebie, ten, no bo to zobacz. I taki tłumnik trzeba kupić tego. Widzi pan popielniczka? Uważka trzeba tak zrobić, nie? O właśnie, o jebo, ale trzeba skrzęgło wymienić. Zobaczy pan tą dźwignię z tyłu za fotelem. Zobacz, a tu? Co to za dźwignia jest? A. Co? A to jest do tego, do zaczepu? Tak, do zaczepu dolnego. Co? Do zaczepu dolnego. No, do dolnego zaczepu, no. Ale widzi pan tą korbę tutaj? No. Tu? No, popatrz. O kurde, Marzenia, dobre, nawet tu nie musisz wychodzić, nie musisz to, patrz. Podkręcisz, bardzo fajnie to zrobiłeś. Tak. Ile go robiłeś? No, ile? Z półtorej miesiąca, I parę miesiąca. Półtora miesiąca robiłeś, niestety. My też mamy pracę w polu, to tak tylko dorywczo było robione. Ale w ostatnim czasie, tydzień składaliśmy chyba cały tydzień. Ale ja tak dorywczo robiłem, bo tam to i tak w polu, które tu mamy, tak naprawdę cały czas mamy kampanię rolniczą i cały czas prowadzimy pracę, przesycianie nawozów, opryski, wszystko. Ja też ale tak, tam grzebałem pomalutku. No ale ty go rozebrałeś, jeszcze w polu roboty nie było, nie? Na tym? Chyba? Nie, w połowie marca chyba dzisiaj rozebraliśmy. A mamy teraz połowę maja, czyli dwa miesiące. To dwa miesiące, tak? To i tak? O, dwa miesiące, to i tak. To i tak, że ja się też dorywczo robiłem, też w polu gdzie robiliśmy cały czas, nie? Bo ten ciągnik nie miał w ogóle pneumatyki, trzeba było dorobić. Pneumatyki nie miał. On był rozebrany w drobny mak. No ja wiem, oprócz silnika wszystko. Dobra, ale wiesz, te wszystkie części dokupywałeś chyba, nie? Co? Części dokupywałeś, tak? No to suma summarum. Hałda złomu jest od niego. A ile on, myślę, że tak w sumie to wyszedł? Wy niego. Słuchaj, 22 dla niego dałem. Nie, 21 było dane. 21. No to opony, nie wiem, Mateusz, ile daliśmy do opony? Chyba 4000 za opony do tyłu było, felgi 1300, obciążniki do tyłu 1000, takich grubszych rzeczy. Ale wszystko nowe. No. Znaczy nie, ale felgi się zostały, z niego felgi się zostały do drugiego, nie? Tak, dach dużo podniósł wartość, bo dach 6000 dałem za to dach. Także to jest. Bo to jest dach fabryczny. To jest dach fabryczny, no. Dach 6000, no. Także tutaj jakby zliczyć koszty, to myślę, że około 40000 to spokojnie. Łącznie. Łącznie. Felgi przednie chyba 600 zł, po 300 wyda felgę. No ale piaskowanie, malowanie felg chyba było 1000. A to co, sam piaskowałeś? Czy nie. Dawałeś, piaskowanie i malowanie proszkowe chyba 1100 zł. Chyba było. A to proszkowo malowałeś? Proszkowo. Bo piecówką. Bo tam gdzie piaskowali, od razu malowali. No to, a, no przy to okazji. Tak, jeszcze ile razy takich wydatków, że tam po 1000, po półtora jakieś węże, pierdolone. Drobiazgów kupę. Hydrauliki, nie hydrauliki, tak. Zaczepów. No teraz jakbyś chciał go. Myślę, że sprzedać, to maska. Jakbyś chciał go tak sprzedać. Uszczelki. Maska 800 zł chyba była. O, proszę. A maskinówkę kupowałeś? Nie, ale w bardzo dobrym stanie. Ona nie była nowa. No dobra, ale ja powiem panu, że nowych się nie opłaca kupować, bo nowe są zupełnie inne. One tam nic nie pasuje później. Słuchajcie, zdejmiemy tutaj do tego koła, bo to będzie wyglądać. To jest pomalowane. Zobaczy pan, jak to piękny. Nie no, słuchaj. Robił od podstaw, to idzie zrobić. Wypiaskował, wymalował, nie spiesząc się. No i bardzo ładnie ten ciągnik wygląda. Bardzo tu chodzi ładnie o to, że jest wszystko w oryginale. O. Lampa taka, jaka ma być, ta lampa. Właśnie, patrz. To mi się podoba, to takie. Tak. A nie, kurwa, takie długie. Jakbyś ty założył takie długie, to zobacz. Patrz.
Nie, to nie mogą się kierować. Oczywiście. Ale tu bardzo dobrze zrobił i tutaj jeszcze przykręci ten. Kurwa. Ale panie Kazimierzu, czy tu opona nie będzie tarła o ten? Będzie. Jeżeli po to ustawisz. Waszej. Tam przestawisz tu. Sprawa i... Nie. Kazik, problem polega na tym, że to jest ciągnik bez napędu, ma ustawione koła wąsko. A wąsko ma właśnie. Tak. A tu jest założona belka od 120. Od ciągnika szerszego, od ciągnika z napędem. Belka i... oryginalnie w 4-cylindrowym była węższa. Tak jest. I... A tu jest szeroka belka, co powoduje rozsunięcie. Rozsunięcie zero. To nie jest oryginalne rozwiązanie, te uszy są, powinny być cieńsze. Tu powinny być na 28, więc są na 35. No belka jest nie od tego, nie? Tak. Ale jak belkę założę oryginalnie od niego, raptownie się z tego zmniejszy. No ale belka wąska będzie na cienkie uszy, nie? No, nie będzie pasować. No właśnie. Ale poza tym... To, co nie jest w oryginale, to tak, nie jest belka w oryginale, tak nie wychodziło. Polskie ciągniki nie wychodziły z dwoma siłownikami, tak jak wcześniej mówiłem kiedyś, tu. Ale to oryginał w tym przypadku. Co? Ale... W tym przypadku jest oryginał, ale oryginalnie wychodziły polskie ciągniki, nie miały śrubownika. Siłowniku. Nie miały dodatkowych rozdzielaczy, polskie ciągniki. Później to, co nie miały polskie ciągniki, na pewno nie było tego w oryginale. Czyli wersje krajowe. Tak. Krajowe. No. Tak. W oryginale nie było tego, oczywiście tego wziernika do oleju. A ten? To jest zmienione. A ten wziernik właśnie, to jest kupiony gotowy, czy to zrobiony od podstaw? Jak nie, to jest kupiony, w jakimś sklepie hydraulicznym można kupić. To każdy sklep hydrauliczny ma. Aha. Lusterka były oryginalne, są z oryginału, tylko że tutaj lipne, muszę dokupić jeszcze lusterka, może uda mi się zdobyć. To są takie w tej chwili wyprodukowane, taka... Nie. Metalowe takie. Takie były oryginalne, nie? Ale dokupię może, bo to jest lipa tak naprawdę. Ale takie w oryginale to... No tak to jest, słuchaj, kurwa. A w większości części to praktycznie korek jeszcze musieli kupić taki korek z oryginału, bo oryginalne korki były takie brązowe. No właśnie. Pamiętasz, jakie korki były oryginalne? No, a tutaj... A masz... to jest jakiś tam, nie wiem, jakiś kombinowany korek. No cię powiem, I ludzie piszą oryginalnie piasty i wychodziły ciągniki. Ktoś pisze dobrze, 85, 86, 87 rok były malowane felgi w środku. Piasty były kremowe, ale rok 80, były 89, 90 rok już były szare w środku. Już była zmiana. W ogóle poprzednie, 84, tam 5 rok, ciągniki przychodziły z napędem, też miały całe felgi malowane na kremowo. A już późniejsze lata, to już były w środku piasty malowane w kolorze korpusa. Tak jest. Także to się zmieniało co trochę, nie? No jest, wiadomo o tym, że co produkcja, to już jest. Ale tak wiesz, ładnie to wygląda. No ładnie wygląda, ślicznie wygląda. Tylko tyle, że jak w pole pojedzie, w pole w nim nie pojedzie. W pole nie pojedzie. Trzeba się naklejki trzeba. Co? Nie, on już w polu nie będzie chodził. No właśnie. No, trochę może jakiś transport lekki może. No tak, w transporcie tak. Ale w Kazik, pole... to tak naprawdę to były ciągniki, trzeba powiedzieć. A patrz, widzisz? A u ciebie trzeba teraz też wymienić, bo u ciebie siedzą. Siedzą sprężyny. Bo sprężyny masz pewnie. Tak jest, sprężyny. I trzeba, o właśnie. I on całkiem siedzi. Trzeba powiedzieć, ten model ciągnika był mało praktyczny w rolnictwie. Jego najczęściej go pchali i dostawali go rolnicy indywidualni. Ze względu na to, bo tak, bardzo chodliwa była czwórka, 912, 902. Natomiast ten sześciocylindrowy, on do pola się nie nadaje, on ma ciężki przód i on wcale w polu fajnie nie idzie. On ma bardzo dużą moc silnika, ale wcale nie wykorzystany. Nie, jest wykorzystane. Dlatego tych ciągników już nie ma dużo, bo każdy, kto miał trochę oleju w głowie, a jak była możliwość założenia napęd do tego ciągnika, to ludzie zakładali, jest mało, tak. Mało chodzi w tym wydaniu, że są bez napędu. Bo jeżeli czwórka bez napędu, okej, ona jest fajna, ale szóstka bez napędu, to ona do pola się nie nadaje. Tak jest, nie nadaje. Natomiast transport to musi być dosyć ciężki, pasowało zapiąć wieprzyce. No do transportu, tylko on był chyba przygotowywany do transportu, ale do pola to nie. No sam wie, że u was w kółku była i chodziła z powierzchnia. A ja. No. Mieliście te przyczepy. I dlatego poszedł, nie? Bo nie dochodzi. Mieliśmy sklepy D55, tak? No. No to one chodziły, no to były te szóstki. No szóstki. A później nie pamiętamy, rozmawialiśmy wcześniej, jak to było. Mówiliśmy tam w filmie, Kazik. Ale, panie Kazimierzu, zobaczy pan, tu jest tak, ten filtr niebieski. Nie, odważy pan to. Widzi pan? Ten suchy filtr. Tak, to jest duży filtr. To jest filtr duży. To jest Mateuszem ten. Popełniliśmy tu babola, odpaliłem go, wiesz? Aha. Później wyjadę nim. I położyłem tu przykrywkę, wiesz? I go
Co wpadła do śmigła? Nie. Słuchaj. Zapomniałeś. Położyłem przykrywkę tutaj, bo ten plastik muszę jeszcze dokupić nowy. No tak właśnie. Tutaj zakryłem, tak, nie? Aha, i go tutaj, tu mam go zakryte. I odpaliłem go i on pali, coś jakoś kopci tak dziwnie, coś mówię. No właśnie. Cholera, co jest, nie? Zatkałeś powietrze. Zatkałem powietrze. Cholera, tak się dusił, tak mówię, coś się zapłon przestawił, coś mówię, do końca było dobrze. A ja tu zaglądam, a tu ten, Tak. Takiego fiksuksa my robili, tak samo gościowi. Filtr zapchali, my kurwa powietrze, nie mógł zapalić, kurwa tego dusił. Co jest? A do głupiego filtra nie za. Ja już mówię, bo przy myciu zapychałem szmatą kolektor, nie? No, mówię, może szmatę wciągnął, zapomniałem wyciągnąć. No, no bo ludzie się zdarza, nie? Jakaś nieuwaga, nie? No. A tu prosta sprawa, blachą zakryte, powietrza nie dostał i tak, to nie. Tak. I co, te odbojniki od malucha zamówiłeś? No miał, byś zamówił właśnie. Ciekawe, czy tak, no dobra, zobaczę. One, bo to, chociaż nie, te były trochę inne. Te, a to można kupić. To Wacek mówi, od malucha sam. Od malucha to muszę założyć ja u siebie. Ale one oficjalnie 80 były takie wysokie, one były wyższe. Bo tutaj patrz, ten odbojnik, on tak naprawdę to wcale... Nie, on wcale nie amortyzuje, bo on jest za niski. Tak jest, za niski. Czyli musiałby być taki. Bo 80 były takie wysokie. No ten jeszcze może być. To są typowo ale kostki. Tu powinny być takie jak te wyższe nawet. Można by było, jak się wkłada, to można by było tutaj podłożyć podkładki. Żeby wyżej było. Żeby było wyżej. No to wtedy ale tak to ja ci powiem, on gówno daje. O, tu nic nie daje, prawie. No to trzeba może podłożyć, wyjąć i podłożyć. Tak jest. Teraz obiję ci te. Do transportu trawę będziesz woził, do centrali nasiennej. To jak kupię tego stada 660, to przychodzisz do niego do pracy? 266. Będziesz jeździł tym 266? No a czemu nie? No ja zobaczę, co ty będziesz woził. Teraz paliwo to temat popularny dosyć. No. Siadam i jedzę. Bo jeździłeś kiedyś, nie? Starym. Co? Jeździłeś starym kiedyś. Kurwa Maciuś, nie ma takich wozów, żeby mnie tamtych. I starczy z Jelczami, Manami, kurde mać, Tirami, kurde mać. Oj Boże kochany. Co ja mówię? No teraz to już... Teraz bym jeździł, teraz o. Ale wiesz co, podoba mi się, ładnie zrobione. Takie rzeczy to ja lubię, jak ktoś tak pociwie robi. Bo ja też lubię robić, ale tak dokładnie to widzisz. Patrz, bo ludzie mówią odnośnie koloru. Tu masz kolor z oryginału. Aha, tak. Nie? Bo wielu mówi, że kolor jest nieoryginalny. Proszę bardzo. Jest o kolor, jest. Jest. No. Uważam, że on jest mega zbliżony do oryginału. No oryginalny. No. A to nie jest kolor Bizana żółtego. Nie. To nie jest kolor Bizana, to jest oryginalna. To jest konkretnie ściągnika z 84 roku. Miodowy. Może one później były jaśniejsze, tak dokładnie nie jestem pewien. To był ściągnik z 84 roku. Ten. I nie malowany był. I nie był malowany. Tak. To nigdy nie był malowany. Jest tak teraz zdjęte. To jest z tej naszej setki w sumie. Jak ja go kupiłem, on nie był malowany, to był oryginalny kolor. No. Co się tyczy jej koloru, ludzie piszą, że jest matowy. Jest prawda, że jest minimalnie matowy. Tak, matowy, tak mówisz. Tak. Słuchaj. Jest matowy. Tak. Prosty sposób. Nie błyszczy. Powinien się bardziej błyszczeć. Błyszczy, to jest prawda, tak. Powinien. Na kieru trochę. Stało się to w taki sposób, że 60, którą mam, dorabiałem farbę na błotniki i dorabiał lakiernik. Lakiernik, który dorabiał farbę, z racji tego, że jest stara, nie zrobił bardzo błyszczącego, tylko dorobił pod lekko zmatowiały ciągnik. A ja tym pędem, jak robiłem, bo miałem pojemniki po tym malowaniu, co malowałem 2 lata temu 60, to podmalowywałem błotniki przednie, to po tym dorobiłem tą farbę. No i okazało się, że ta farba jest lekko matowa dorobiona, minimalnie. Ale tutaj prawdopodobnie trzeba będzie go spolerować. Polerkę zrzucić. Tak, polerkę, pastę do polerowania, leciutko i on nie mówi go lekko go nabłyszczeć. Dostanie nabłyszczenie. A jeszcze pastą błyszczącą go, po tego będzie się wyszła przy jajca. Oryginalnie ciągniki trochę bardziej się błyszczały. Tam jest leciutko podpolerowane, co polerowaliśmy, no i jest inaczej, jest inny efekt, nie? Gdzie? A tam masz u góry tą osłonkę. No, a nie, no ładnie wyszło. No, także trzeba go leciutko spolerować. No i tak już jest ładnie. Także to jest ale to maszyną polerowaliście, czy ręcznie? Maszyną. No to dobrze, maszyną nie. I pastą leciutko odpolerujemy. Ale bebechyrę zrobiłeś mu? Nie. Silnika nie, skrzynia biegów, tylny most. Aha, ale silnika nie, nie? Nie, silnika nie. A silnik jest dobry. Silnika nie było potrzeby, bo silnik bardzo ładnie chodzi. No, aha, panie Kazimierzu, zapalamy go. No.
żółwia? Czy ja? Nie, to no, słuchajcie, żółwie. Żółwie jest w podłącie. Wszystkie pompy nowe na górę, wszystko, nie?